Zapraszam do filmu przedstawiającego nowe, wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznych wyprodukowane przez firmę Kioritsu KEV6516 oraz KEV6516BT. Mierniki wielofunkcyjne służą do sprawdzania stanu bezpieczeństwa domowych i przemysłowych instalacji elektrycznych w zakresie normy PN EN 60364-6 lub równoważnym im standardom krajowym. Główne zalety mierników KEV6516 oraz KEV6516BT to skrócenie czasu pomiaru oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa. Oszczędność czasu 1. Obsługa miernika jest wyjątkowo intuicyjna. Przebiega w trzech prostych krokach. Wybierz przełącznikiem obrotowym żądaną funkcję. Naciśnij Help. Podłącz miernik do mierzonej instalacji, jak pokazano na wyświetlaczu. I naciśnij przycisk test, aby uzyskać wynik pomiaru. Oszczędność czasu 2. Wszystkie wyniki pomiarów są prezentowane na dużym kolorowym wyświetlaczu. Na przykład przy pomiarze impedancji pętli zwarcia LPE otrzymujemy wynik pomiaru PFC, a także impedancji PN oraz PSC, jak również wyniki pomiarów napięcia oraz częstotliwości. W przypadku pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych testy 1, 2 i N, i N oraz 5 i N będą przeprowadzane automatycznie. Teraz 1, 2 i N bez zadziałania, i N zadziałanie, zadziałanie, 5 i N zadziałanie i ponowne zadziałanie. Wszystkie wyniki są prezentowane na wyświetlaczu. Nie ma konieczności dodatkowego ich wywoływania. Oszczędność czasu 3. Wynik pomiaru rezystancji izolacji jest wskazywany bardzo szybko. Już po około pół sekundy od naciśnięcia przycisku test. Prawda? Jak szybko? Poszczególne napięcia są wybierane przez naciśnięcie tego przycisku. Kolejno 100, 250, 500 oraz 1000 V. Oszczędność czasu 4. Gdy zamierzamy dokonywać pomiarów parametrów pętli zwarcia, możemy wybrać tryb ATT, aby uniknąć zadziałania wyłącznika RCD. Jak teraz? Tryb ATT wymaga przewodów L, PE oraz N. Jednakże możemy również dokonywać pomiarów mając dwa przewody. L oraz PE, tam gdzie nie ma zastosowania przewód N, na przykład w silnikach trójfazowych. W takich przypadkach należy wybrać pomiar dwuprzewodowy. Tutaj. Oszczędność czasu 5. Wyniki pomiarów mogą być przesyłane do komputera. W przypadku modelu 6516 przewód USB jest wyposażeniem standardowym. Dla modelu 6516BT wyniki pomiarów mogą być przesyłane do urządzeń Android oraz iOS poprzez Bluetooth, a oprogramowanie PC z kablem USB są wyposażeniem opcjonalnym. Bezpieczeństwo 1. Na zakresach rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemień zastosowano dodatkowe zabezpieczenia oraz ostrzeżenie o obwodzie pod napięciem. Wyświetlany jest wówczas migoczący komunikat, a pomiar nie jest możliwy. Bezpieczeństwo 2. Zastosowanie sondy zdalnej oraz blokowania przycisku test pozwala na wykonywanie pomiarów jednorącz. Bezpieczeństwo 3. Limity pomiarów pętli zwarcia. Funkcja ta umożliwia automatyczną ocenę wartości impedancji pętli zwarcia, czy jest ona wystarczająco niska, aby wyzwolić zadziałanie MCB, bezpiecznika lub RCD. Wynik pomiaru, pass lub fail, wyświetlany jest na ekranie. Oto moment testu. W tym wypadku mamy wynik PAS, czyli pozytywny. Szybki przegląd pozostałych funkcji. Za pomocą miernika możemy przeprowadzać następujące pomiary. Ciągłości połączeń, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia high current, impedancji pętli zwarcia bez wyzwolenia RCD, pomiar RCD, napięcia oraz częstotliwości, kierunku wirowania faz oraz rezystancji uziemień. Dodatkowo miernik wyposażony jest w nowe funkcje jak SPD oraz PAD.
omówmy niektóre bardziej szczegółowo. Możemy testować różne typy wyłączników RCD, takie jak AC, A, B, F, EV, zarówno ogólne, jak i selektywne, test pojedynczy, schodkowy oraz autotest. Dodatkowo możliwy jest pomiar napięcia dotykowego. Prąd testu generowany przez miernik jest ustawiany w zakresie od 10 do 1000 mA. Możemy również testować różne wyłączniki RCD o prądach wyzwolenia w zakresie od 10 do 1000 mA. Gdy przełącznik obrotowy jest ustawiony na zakres izolacji, możemy sprawdzać zadziałanie zabezpieczeń przepięciowych SPD, które chronią instalacje oraz zasilane przez nie urządzenia przed nadmiernym wzrostem napięcia pochodzącego z sieci zasilającej. Nasz miernik będzie zwiększał stopniowo napięcie aż do poziomu rozładowania i zatrzyma test bez uszkodzenia SPD. Na wyświetlaczu pojawi się wartość napięcia AC oraz DC. Ponadto nasz miernik wielofunkcyjny służy do sprawdzania bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego PAD. Możemy sprawdzać ciągłość przewodu ochronnego oraz rezystancję izolacji dla urządzeń klasy pierwszej oraz drugiej. Oto sposób połączenia. Dla pomiarów PAD przełącznik obrotowy należy ustawić w pozycji ciągłość i izolacja. Teraz dokonujemy testu tej oto wiertarki. Okej, dobrze. Miernik posiada możliwość ustawienia preferowanego języka, aby komunikaty były jeszcze bardziej przyjazne użytkownikowi. Miernik jest dostarczany z bogatym kompletem akcesoriów niezbędnych do przeprowadzania pomiarów instalacji elektrycznych. Dziękuję za uwagę. Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami, proszę o odwiedzenie strony www.kioritsu.pl.